Szanowni Państwo, pracuję od 8 roku życia. Byłam aktorką, dziennikarką, publicystką. Pracowałam również jako niezależny ekspert dla Europejskiego Funduszu Euroimage z siedzibą w Strasburgu. Mówię biegle po angielsku, francusku, doskonale hiszpański i rosyjski. Mój plan dla Warmii, Mazur i Podlasia to przede wszystkim stawianie na kulturę i edukację od najmłodszych lat. To jest tworzenie wydarzeń kulturalnych również w mniejszych miastach, miejscowościach, które będą aktywizować społeczność, tworzyć nowe miejsca pracy i rozsławiać ten region. To jest również dawanie szans wszystkim dzieciom, również z najbiedniejszych rodzin, do tego, żeby miały jak najlepszy start w życiu. Mocna pozycja Polski za granicą, to znaczy Polacy mamy swoją samodzielność w myśleniu, niezależność. Udowodniliśmy to przez lata. My powinniśmy nadawać ton Unii Europejskiej. Polska bez kompleksów. Mamy być z czego dumni. To są również strategiczne inwestycje dla Polski, które będą budować naszą niezależność gospodarczą na lata. To jest rolnictwo i przetwórstwo jako strategiczne branże dla właśnie tego regionu, które powinny mieć wolność decydowania o swojej pracy. Polska bez kompleksów. Bardzo proszę o wasz głos w tę niedzielę na numer 4, lista numer 1, Maria Niklińska.